To jest podcast Moc Wiatru. Wejdź z nami do żeglarskiego świata. Na podcast zapraszają Polski Związek Żeglarski i PGE, Polska Grupa Energetyczna. Dzień dobry, za mikrofonu Karolina Sołtaniuk i w 9 odcinku podcastu Moc Wiatru goszczę młodzieżową mistrzyni świata w klasie 29er Ewę Lewandowską. Cześć Ewcia. Dzień dobry, ja się bardzo cieszę, że mogę tu być i reprezentować młodzież. Jestem na razie najmłodsza. Dokładnie tak i będziesz dzisiaj trochę młodzieżowym głosem. Mam kilka takich pytań pobocznych, ale zanim przejdziemy do głównych pytań, chciałabym Ci zadać takie trzy pytania na rozgrzewkę. Jaką książkę ostatnio przeczytałaś? Akurat dżumę, lekturę, ale ciekawa książka. Najczęstsze miejsce, do którego chodzisz ze znajomymi? Może do galerii, tak się przejść. Tak się przejść na zakupki małe. Dobra. Z jakim artystą muzycznym lub aktorem chętnie przepłynęłabyś się na klasie 29er? Ojeny, może z aktorką Zendaya. Bardzo fajnie. Oglądałaś ten serial? Tak. Tak, czekaj, jak on się nazywał? Euforia. No tak, to też jest bardzo ciekawy temat do poruszenia, bo jednak no mocny jest to serial. Tak, zdecydowanie. Ale też ta aktorka gra w różnych innych filmach i podoba mi się jej taka atmosfera, jaką wdziela. Domyślasz się, że wywiad rozpoczniemy od Brazylii, czyli Młodzieżowych Mistrzostw Świata, podczas których razem z Julią Żmudzińską zdobyłyście złoty medal, jak również Staś Trepczyński zdobył złoty medal w klasie IQ Foil. Niezwykły historyczny sukces dla polskiego żeglarstwa i super, że po takim czasie znowu młodzież polska weszła na szczyty na tych Mistrzostwach Świata. Jak to jest być mistrzynią świata? Na pewno bardzo fajne uczucie, takie duże szczęście, że jednak się osiągnęło. To jest takie potwierdzenie tego, że ta praca jednak oddała, że się osiągnęło ten sukces. I tak naprawdę cała grupa polskiego 29era jest mocną i silną ekipą i możemy dużo zdziałać. I no, jestem naprawdę bardzo szczęśliwa, czuję się tak, że wszystko się układa. Aż ci się błyszczą oczka po prostu, jak wspominasz tą Brazylię. Zaraz do tego przejdziemy, ale może od początku. W klasie 29er pływasz stosunkowo od niedawna, ponieważ poprzedni sezon pływałaś w klasie 420 i tak naprawdę poprzedni pływałaś w klasie Optymist, więc szybkie, bardzo intensywne zmiany. Z jakim nastawieniem z Julią jechałyście do Brazylii? Bo jednak to jest były wasze pierwsze młodzieżowe mistrzostwa świata. Tak, pierwsze. Ja może tak jechałam trochę nie z wielkimi emocjami, jakby czułam się gotowa na ten wyjazd, że przepracowałyśmy ten czas. I jako takie regaty, które jednak przez to, że to jest był nasz tak naprawdę pierwszy i ostatni sezon na 29erze, to krótki okres czasu i że jak nie wyjdzie tam, to tak naprawdę nic się nie stanie, bo nie było tak, że przez długi czas trenowałyśmy i to był nasz cel. Więc ja byłam gotowa i byłam tak naprawdę już zadowolona, że jadę na ten wyjazd, żeby dostać się na te Mistrzostwa Świata, to tak naprawdę to był nasz cel na sezon. I tak ja po prostu byłam szczęśliwa, że mogę tam pojechać jeszcze do takiego tak naprawdę pięknego miejsca, do Brazylii i przeżyć. I to, że jeszcze tam będę pływać i uprawiać mój ulubiony sport i pasję, to tak po prostu to już mi wystarczało. No właśnie, bo mówisz o tym, że waszym celem było w ogóle zakwalifikować się na Młodzieżowe Mistrzostwa Świata i był to pierwszy i ostatni sezon 29erze. Ja to tak powtarzam, dlatego że dla mnie to jest taki ogromny wyczyn, że razem z Julią wsiadłyście na 29era i po roku żeglowania stanęłyście na najwyższym stopniu podium najważniejszej imprezy żeglarskiej w całym sezonie. Powiedz, jak to się wydarzyło? To może jest bardzo ogólne pytanie, ale jest to coś, nie wiem, masz jakąś taką tajemnicę, jakiś sekret, że po prostu wsiadasz na łódkę i wygrywasz po prostu? Myślę, że tutaj dużo rzeczy się złożyło, że może ten jeden sezon brzmi tak, że to tak mały okres czasu, ale jednak z Julką już pływałam wcześniej, więc to nie tak, że dopiero pierwszy raz nowa klasa, tylko już
tak 1,5 roku wcześniej z nią pływałam, więc znałam już ta komunikacja i takie połączenie współpracy razem było. Uważam, że jednak 20 to jest taką rozwijającą klasą, dużo wymaga takiego i zgrania i tak naprawdę też takiej wiedzy, jak ustawić całą tą łódkę. I tak naprawdę, że dużo dała nam ta 20, że potem jak przyszłyśmy na 20, to jednak ma mniej ustawień takich do regulowania i można było się bardziej skupić na prowadzeniu. I ta 20 przełożyła nam tą świadomość tych ustawień, więc już miałyśmy tą wiedzę, jakby to wszystko robić. I tak naprawdę na 20 musiałyśmy się nauczyć tej łódki po prostu. A potem to już trener nas wziął w obroty, pełno wyjazdów, jeszcze taka mocna grupa i z chłopakami, z Augustem i Krzychem, którzy wcześniej pływali i osiągali sukcesy, i jeszcze z Fabianem i z Igorem, którzy jako nowa załoga, ale na pewno zdeterminowana i silna, więc mocna ekipa i do tego jeszcze grupa ICAP-u, która też złożyła silną grupę i razem na te wszystkie wyjazdy, że tak naprawdę na każdym wyjeździe się poprawiałyśmy, byłyśmy coraz lepsze i mogłyśmy się rozwijać. I jeszcze szczęście tak naprawdę, że ta Brazylia, ten Młodzieżowy Mistrzostw Świata były w grudniu, więc miałyśmy cały rok przygotowań. Trochę inaczej jest, będzie w tym roku, gdzie i Młodzieżowe Mistrzostwa Świata są w czerwcu. To już trochę mniejszy okres przygotowań. I tak naprawdę nie wiem, były przegrane, były zwycięstwa w sezonie na 20, więc już na te mistrzostwa byłyśmy gotowe zwyciężyć. Patrząc z perspektywy twojej medalowej historii żeglarskiej, tak naprawdę te Młodzieżowe Mistrzostwa Świata wcale nie są pierwszym takim dużym osiągnięciem, bo masz bardzo dużo medali z Optymista, również w klasie 29er w tym roku drugie miejsce z Leonem Sapieżką na Mistrzostwach Europy w miksie. Powiedz, to jest talent, czy to jest bardzo, bardzo ciężka praca, której my po prostu nie widzimy jako kibice? Myślę, że może być po części to i to. Ja uważam, że przykładam się i że ciężko pracuję i że na tych treningach to jednak nie schodzę po prostu na wodę, tylko schodzę, żeby coś wynieść z tego i się skupiam na tych treningach. Ale no niektórzy właśnie tak jak słyszałam, że to też nie jest tak łatwo, że ciężko pracować i niektórym jednak tak nie wychodzi i że to też talent. To po prostu połączenie dwóch rzeczy, ale na pewno sam talent by nie dał. Trzeba jednak popracować i dać mu jakby pokazać się. Żeby się rozwinął. A z perspektywy, jeżeli patrzysz na siebie i na swoich przeciwników na wodzie, to uważasz, że pracujesz ciężej od nich? Czy tutaj jakby w tym momencie wszyscy naprawdę ciężko pracują, a u ciebie trochę ten talent bierze górę? Myślę, że nie czuję się, że pracuję bardziej od innych, tylko że może tak potrafię w niektórych warunkach się skupić i wyczuć, jakie ciśnienie łódka, można powiedzieć, ma i tak dostosować się do tych warunków i tak wyczuć, można powiedzieć, co potrzeba tej łódce, żeby płynęła tym optymalnym kursem i z prędkością i z ostrością. Chyba to takie właśnie dostosowanie się do warunków, takie, że trzeba się dłużej jednak skupić i tak pomyśleć, co można by zmienić. Tak myślę, że inni może nie zauważają takich czasem drobnych rzeczy. Jak wyglądał sam proces przygotowawczy do Mistrzostw Świata w Brazylii? Po tym, jak już się dowiedziałyście, że macie tą kwalifikację, że to wy właśnie z Julią będziecie reprezentowały Polskę. Jak wyglądały same przygotowania? Na Mistrzostwach Polski była ostatnia eliminacja. To był wrzesień i już było wiadomo, że się dostałyśmy, bo wygrałyśmy 2 eliminacje z 3. I to wtedy po tych Mistrzostwach Polski to był 1 tydzień przerwy, a potem już treningi regularne w Gdyni na miejscu, póki jeszcze pogoda była i można było. I na pewno tam były wyciągane całe dni z tego, mimo że to był też, można powiedzieć, tydzień szkolny i to taki trening niby tak, oby zejść na wodę, ale jednak
cisnęłyśmy razem z trenerem też, który wymagał od nas dużo i jednak znajduje te błędy i nam mówi i wychodzi tak, wymaga od nas takiej analizy po treningu, że jednak właśnie wyciągane są te wnioski. Następnie po treningach w Gdyni to już pojechaliśmy na Gardę, gdzie był finał Eurocupu. Ciężej było, regaty nie poszły nam po myśli. Tak trochę błędów takich taktycznych i uważam, że jednak takiej z mojej strony, że nie brałam tak naprawdę do końca pod uwagę tej specyfiki klasy, że jednak jak ktoś zajedzie, to krótsze są te wyścigi i już nie da się odrobić tych miejsc. No i skończyło się tak, że skończyłyśmy w srebrnej grupie, a nawet na początku sezonu, jak zaczynałyśmy i nasze początki, to nie byłyśmy w srebrnej, więc takie lekka porażka, można powiedzieć, takie kucie, że mamy jechać na ISAF, tyle osiągnęłyśmy, a tutaj w srebrnej grupie. No na pewno mi było przykro, ale byłam świadoma, że świadoma, co zrobiłam źle, więc przynajmniej czułam, co mam poprawić, a nie było takiego poczucia, że było dobre, ale tak naprawdę nie wiem, co źle zrobiłam. No więc potem było zgrupowanie w Palamos, gdzie trener zaprosił trenera z Argentyny, który rok wcześniej zdobył 2 złote medale na mistrzostwach, młodzieżowych mistrzostwach świata i w chłopakach i w dziewczynach wygrała Argentyna. No więc na pewno był trener to doświadczony i z wiedzą. I chyba to było jedno z takich intensywnych zgrupowań. Na pewno dużo się dowiedzieliśmy od tego trenera, ale też takie wyjaśniły się niektóre rzeczy, że widzieliśmy i pływaliśmy dobrze, ale jednak to zostało tak rozjaśnione i to zgrupowanie było ostatnie przed mistrzostwami w Brazylii. I ono tak doszlifowało, bym powiedziała, że jednak te ostatnie treningi i to nam dało tak dużo, że w Brazylii, gdzie były tak naprawdę w pierwszych 2 dniach podobne warunki, to że byłyśmy gotowe. Tak. Chciałam wrócić nad Gardę, kiedy byłyście w srebrnej grupie i to był moment ciężki, kiedy właśnie przed ISAF-em no nie łapiesz się nawet do złotej grupy. I chciałabym też wrócić do takiego momentu podczas Gdynia Sailing Days, podczas Eurocupu, gdzie to był jedyny moment w tym sezonie, kiedy widziałam cię naprawdę smutną, rozpaczoną i pamiętam też, że dużo łez wylałaś w Gdyni. Jak sobie radzisz z tymi emocjami? Bo wyglądasz i wydaje mi się też z takich obserwacji, że jesteś bardzo, bardzo wrażliwą osobą. No emocje na pewno działają u mnie i staram się ich być świadoma, ale czasami właśnie jak w tym Gdyni regatach, to jednak nie da rady tak wszystkich ich utrzymać i była taka, już wszystkie emocje się skumulowały i nawet jak byłam świadoma przyczyn i dlaczego tak czuję, to i tak te emocje były. Wtedy skumulowało się wszystkie i ta kontuzja Julii i regaty, które Julia pływała jeden trening przed tymi regatami i no nie poszły do końca po myśli te regaty. Znaczy nie były one bardzo ważne, bo była to druga eliminacja, była jeszcze trzecia, więc nie zamykało to nam żadnych opcji, ale takie poczucie... Że mogłaś już mieć tę eliminację po prostu w garści, jakbyś wygrała ten Eurocup, byś po prostu miała luz przez najbliższe 3 miesiące. Tak, i może też takie dużo emocji, że było dużo takich rozmów, czy Julia tak naprawdę może startować w tych regatach, czy jest okej. Okay. Julia też przeżywała, bo jednak kontuzja, boli ją ta noga i chodziła w fortezie. Więc takie duże emocje, jeszcze tam była jedna kolizja, która no była naszą winą, więc i takie poczucie winy, można powiedzieć, i regaty, i wszystko, i te zmiany. I jednak tak wyszło, że dużo, dużo na mnie to oddziałało. Te emocje nawet właśnie takie, jak są różne komentarze i nawet wiem, że jak trener mówi, że coś źle i jakby dobrze, że mówi, że coś trzeba poprawić, to i tak to jednak tak odczuwam, że jednak coś źle zrobiłam, że mam mój błąd i starać się to sobie wyjaśnić wewnątrz, może potem z jakąś przyjaciółką czy z mamą to przegadać, wyrzucić te emocje. Czyli mama jest pierwszym psychologiem. Tak, moja mama dużo, dużo daje takie rozmowy i takie analizy, wyjaśnienie i uważam, że dużo mi to daje takich
też nawet przyczynowo-skutkowych takich mechanizmów, że czasami nie wszystko bierze się z jakiejś rzeczy, to wydaje się oczywista, tylko ma to jakieś głębsze znaczenie. Pozwala według mnie poradzić sobie z emocjami, że tak spojrzeć na to z takiej, można powiedzieć, czysto takich faktów. I też zrozumieć, że negatywne emocje są normalne i że to też jest okej, że coś jest źle, to też jest okej, że jest prawa i lewa strona tego wszystkiego. No właśnie, że negatywne emocje pozwalają potem odczuwać te dobre. Słuchacie podcastu Moc Wiatru. Wybitni żeglarze, morskie przygody, wyprawy pod żaglami, kulisy życia sportowców. Od lat wielu trenerów mówi o tobie, mówili o tobie, że jesteś ogromnym żeglarskim talentem. Odnosisz ogromne sukcesy, zdobywając te medale i w klasie Optimist na 29erze i po prostu dziesiątki mistrzostw Polski. Też tak naprawdę wydaje mi się, że już niedługo też przekroczysz dziesiątkę zdobywania medali na arenie międzynarodowej. I powiedz mi, czy ty odczuwasz jako taka bardzo młoda zawodniczka presję, że jesteś gdzieś tam kreowana na potencjalny sukces medalu olimpijskiego czy mistrzostw świata w klasach seniorskich? Nie do końca odczuwam presję, bo nie czuję się taka lepsza. Czuję, że po prostu poświęcam duży czas żeglarstwu i po prostu to oddaję i przynosi właśnie efekty. To, że właśnie nie czuję się lepsza i za każdym razem jak ktoś powie, że ktoś, jakiś trener wspomniał na mnie na przykład na odprawie, czy ktoś powiedział to, i tak zawsze ciepło się w serduszku zrobi i miło, że jednak doceniana jestem. To, że jestem brana pod uwagę jako przyszłość, można powiedzieć, żeglarstwo, to się bardzo cieszę, bo mogę wtedy kontynuować. Nie jestem jakoś skreślona, można powiedzieć, spływania, tylko że będę mogła kontynuować moją pasję i żeglarstwo. Właśnie jako sport, żeglarstwo, dużo jest czynników, to jak wyjdzie, to jeszcze dużo się może wydarzyć, więc nie odczuwam tej presji, że będę musiała coś zdobyć. Na klasie 420 twoją taką odwieczną chyba rywalką jest Paulina Rutkowska w załodze tak. Z Igą Wielczyk, ale też słyszałam, że pomimo tego, że jesteście przeciwniczkami na wodzie, jesteście przyjaciółkami na brzegu. Tak, już z Pauliną ta rywalizacja już była od Optymista. Jeszcze były sezony, gdzie tak naprawdę my jako dwie dziewczyny byłyśmy silne w całej Polsce na tym Optymiście i my potrafiłyśmy wygrywać regaty, a nie jest tak, że to jest sport i że chłopacy są lepsi. Tylko pokazałyśmy, że dziewczyny też mogą być silne. Jak było, że Paulina i ja będziemy pływać w jednej grupie na 420, to powiem, że miałam lekkie obawy, jak to będzie, no bo taka rywalka numer jeden. Ale wyszło, że jak zaczęłyśmy razem jeździć na wyjazdy, to bardzo miło było. Na 20 na pewno były takie obawy właśnie też, jak kto się dostanie na Mistrzostwa Świata, ale czułam tak, że właśnie się z nią zaprzyjaźniłam i na regatach konkurowałyśmy, ale nie przekładało się to na sytuację na lądzie i jak ona się dostała, to ja się za nią cieszyłam, bo ja popełniłam jakieś błędy i mi nie wyszło, a jej wyszło i cieszyłam się, że to ona mogła pojechać i rywalizować. Wiadomo, bardzo też bym się cieszyła, jakbym ja się dostała, ale nie czułam żadnej zazdrości ani takiego, jakichś negatywnych emocji z tym związanych. A jak to było w Brazylii podczas tego, wiesz, to też jest taka sytuacja, jak ja pamiętam jakieś takie moje młode lata, że na przykład z perspektywy Pauliny, jak zawsze rywalizowałyście ze sobą i to ona wtedy pojechała na ISAF tak. W tym roku, gdzie pływałaś na 20 i teraz jedziecie razem do Brazylii i to ty z Julią wygrywacie jakby złoty medal. Ona jest gdzieś tam dalej właśnie w swojej kategorii. Jakie były reakcje dziewczyn i w ogóle całego teamu na te wasze medale? No i oczywiście no też
Staś zdobył medal, ale właśnie jak ty to odczuwałaś? Tak. Ja się cieszyłam i myślę, że dziewczyny też się cieszyły, tak bym odczuwała, że też bardzo się cieszyły naszym sukcesem. Jednak my podjęłyśmy inną decyzję w zeszłym roku, żeby pójść na 20. Dziewczyny też dostały taką ofertę, żeby zmienić klasę. One zdecydowały, że zostaną na 20, my, że zmienimy klasę, więc już nie byłyśmy rywalkami, więc mogłyśmy właśnie razem pojechać do Brazylii na Mistrzostwa Świata. Nam się udało, wygrałyśmy i duży sukces. Dziewczynom mniej podpasowały, bym powiedziała, warunki pierwszych dni i skończyły na 6 miejscu. Może na pewno by chciały więcej, bo na pewno było je stać na więcej i ja im życzyłam, żeby wygrały i w ogóle zdobyły medal. Ale myślę, że nie było tam też takich jakichś negatywnych emocji związanych z tym, że może to mogły być one, że to one mogły zmienić klasę i to im mogło pójść tak dobrze. Wiesz, chodzi mi tutaj po prostu o taką normalną ludzką zazdrość, dlatego tak. Że tak naprawdę no, bardzo dużo jest tych emocji, szczególnie w sporcie, gdzie z jednej strony naprawdę cieszysz się, że twoja kumpela z teamu zdobyła medal, ale z drugiej strony no też nie oszukujmy się, są to takie emocje, że każdy ten młody sportowiec też dąży do tego medalu. No prawda, ale myślę, że nie było takie odczuwalne takich negatywnych emocji, że jednak te dwie inne różne klasy były może inne też jakby rywale, inaczej to się to wszystko poukładało, więc jednak dwa inne światy, więc inaczej to porównać te dwie łódki i sukces, myślę. I że cieszyły się naszym sukcesem, że super poszło i że jako Polska zdobyliśmy medal i mogliśmy się pokazać dobrze. A z jakich powodów zdecydowałyście się z Julią zmienić klasę? Zaczęłyśmy razem pływać. No to w 21 roku to na pewno tam były różne przeboje takie. Ja wróciłam na optymista, jak pływałam z Marysią Konarzewską i ona na początku sezonu powiedziała, że ona już nie chce dalej pływać, to ja wróciłam na optymista i szukałam załogantki. Poznałam Julię tak totalnie w sumie przypadkiem. Trener tam Karol Jączkowski wspomniał, że Bartek Żmudziński to wtedy pływał na optymiście, że ma siostrę, gdzie jest bardzo sympatyczna i wysoka, więc super jako załogantka. I takie zaplanowane spotkanie wyszło, że się spotkamy i jakoś tydzień później razem zeszłyśmy na wodę. Ale to jednak był środek sezonu, więc jak potem pływałyśmy na 20, to nie było za dużo oczekiwań, bo dopiero początek. I jakby naszej znajomości i pływania na 20 i początek Julii jako załogantka. Ale jednak w następnym sezonie, w 22, to tak ja odczuwałam wewnętrznie, że niby trenujemy, ale jednak nie idziemy do przodu. Czułam się, jakbyśmy stały w miejscu i taka frustracja się zbierała razem z sezonem, że jednak osiągałam sukcesy na optymiście i czułam się, że jednak nie jestem złą sterniczką, a jednak na 20 jakoś to nie szło i dostałyśmy właśnie tą ofertę pływania na 20 i taka wydawała się idealna, bo i pływanie w ośrodku, więc naprawdę takie dużo jest plusów z tego. I że jakby patrząc w przyszłość daleko pływania na klasie seniorskiej, że może na FX-a, bo na 70 to byśmy razem nie mogły pływać. No i ja, jak te emocje się tak skumulowały na Mistrzostwach Polski, to też się polały łzy z mojej strony. Jeszcze tam też było związane z 20, ten fartuch, to taka niemoc. Już trzeci raz na tych samych regatach kleiłyśmy ten fartuch, a on się rozwalał. I nawet takie, że nic nie mogę zrobić, płyniemy, a nam się znowu rozwalił. I to tak hamowało nas, bo woda nam się wlewała do tej łódki. Ja po prostu czułam się tak... Bezsilna. Tak, bezsilna i ta frustracja z całego sezonu, że tak naprawdę cały czas jestem w tym samym miejscu i ja byłam gotowa na zmianę, a tak naprawdę środowisko 29 razy bardzo nie znałam. Tak znałam niektóre osoby, co pływały, ale tak nie znałam, jak to jest, jaka łódka, ale byłam tak, że czemu nie, jakby ja jestem gotowa na zmianę, coś innego zrobić, też
jakoś może być inaczej. Jula, bym powiedziała, że bardziej miała takie obawy, żeby jednak zostać na tej 420, bo przyjaciele, bo znajomi, bo dobra grupa. Ale ja byłam tak, że tak naprawdę z naszych takich bliższych znajomych została Paulina z Igo, a dużo osób odeszło właśnie w tamtym roku, bo było starszych. Więc ja byłam gotowa na zmianę, na coś nowego, poznać tak naprawdę tą łódkę i nowych znajomych. I wyszło, że dużo osób z Optymista też przeszło na 29era. I tak naprawdę ja się bardzo cieszę, że przekonałam Julkę, żeby dokonać tej zmiany. I tak naprawdę wyszło, że super zmiana. Ten sezon 2023 był świetnym sezonem na pewno. No, jednym z lepszych w moim życiu i takich pływania, bo naprawdę super poszło i tyle doświadczeń i tak naprawdę też z zagranic dużo osób poznaliśmy. Bym powiedziała, że też inne środowisko było, znaczy jest na 29erze, a na 420 jakoś z mojej strony na 29erze wszyscy są jakoś tak otwarci i nie ma takich zahamowań między krajami, że to jednak w swoim kraju i że to rywalizacja między krajami, tylko wszyscy byli otwarci i tak pozytywni, żeby się tak zapoznać, jakieś znajomości i tak. Ja poczułam, że 20 to jest coś takiego, że pasuje to tak dla nas i że to idealnie wyszło, że dla nas wpasowało. Kto nie ryzykuje, ten nie pije szampana. Tak. A wy tego szampana po prostu spiłyście, piłyście w Brazylii. Pływałaś na 20, pływasz na 29erze. Jak uważasz, twoim zdaniem, czy na 29erze, ze względu na to, że były te zmiany, że dziewczyny pływają razem tak naprawdę od kilku lat, a na 20 od lat jest ten taki mocny podział, że zawsze były chłopięce załogi i damskie załogi. Czy odczuwasz różnicę w poziomie rywalizacji? Ciężko chyba powiedzieć. Tak, na 20 na pewno inna klasa, tak bardzo się różni od 29era, ale jak kiedyś myślałam, że na 29erze, że nie jest tak rozwinięty, bo jednak o wiele nowsza klasa od 20, to jak poznałam, to wyszło, że naprawdę rozwinięta jest ta klasa, że dużo jest osób, które pływają, jest wysoki poziom i osób, które z Optymista kojarzyłam to, że pływa na tej klasie i myślę, że porównywalne są te poziomy, że nie jest tak, że 20, jako że jest nowsze, to jest jakoś słabsze i gorsze, tylko obydwa są dobre poziomy w kraju. Pojechałyście do Brazylii, wygrałyście 5 wyścigów z rzędu. Myślę, że to tak wyszło, że warunki nam podpasowały i że taki efekt był, że jakby rywalki były słabsze. Ale potem w dalszej części regat to już jakby warunki się zmieniły i pokazały, że one też są silne. I że jednak uważam, że poziom kobiet na pewno jest słabszy w porównaniu do chłopaków, ale że też są silne i nie jest tak, że nie miałyśmy tak naprawdę z kim rywalizować. Były rywalki, tylko nam lepiej, bym powiedziała, się to ułożyło i mogłyśmy pokazać siebie jako silna załoga. Zamykając już temat Młodzieżowych Mistrzostw Świata w Brazylii, ostatnie pytanie w tym temacie jest takie, jakie obrazki i wspomnienia zostaną z tobą najdłużej? Myślę, że cały wyjazd w Brazylii był naprawdę świetny, mi się podobał. Jak miałam marzenie, żeby dostać się na Młodzieżowe Mistrzostwa Świata, to tak naprawdę pojechanie tam nie było gorsze od moich takich właśnie marzeń i spełniło wszystkie oczekiwania. Naprawdę super doświadczeniem było brać udział w takich regatach jak jedyne w swoim rodzaju, raz w roku, tak naprawdę do 18 lat, więc ograniczony wiek, kiedy można pojechać. Sama Brazylia i grupa całej Polski, która wyszło, że mimo, że innym poszło słabo, innym lepiej, innym średnio, to, że wszyscy jednak byli razem i cieszyli się ze wspólnego sukcesu, więc i grupa polska była super i takie towarzystwo, to takie zgranie i też jednak przyjaźń i pływanie w ogóle tam w tamtym miejscu bardzo
ładne miejsce i warunki też na wodzie świetne do pływania. Wszystko po prostu jak z bajki, wakacje życia, jeszcze że potem mogłyśmy zostać i zwiedzić tą Brazylię. Powiedz o tych emocjach, które miałyście w sobie w momencie, kiedy przekroczyłyście metę ostatniego wyścigu. Już wiedziałaś w 100%, że masz to złoto. I co się potem działo? Tak naprawdę to, jak przekroczyłyśmy metę, gdzie wyszło, że to był ostatni wyścig, to jeszcze nie byłyśmy 100% pewne, bo ostatniego dnia było za dużo wiatru i czekałyśmy i jakby odbył się ten wyścig, to było pewne, że wygramy, ale jakby odbyły się dwa, to jeszcze nie tak pewne. Jednak czułam taki spokój, bo przez całe regaty mówiłam sobie, że ja nic nie muszę. Ja potrzebowałam wewnętrznie, żeby dobrze mi poszło, że tak naprawdę, że ja niczego tu nie muszę zdobyć. Ja przed regatami po prostu, jak się lekki stresik był, to ja do trenera po prostu mówię, żeby mi powiedział, że ja nie muszę wygrać, że ja mogę wszystko przegrać, że może pójść słabo i że nic się nie stanie. A trener, no oczywiście, że tak, no możesz wszystko przegrać i tak będzie. No. I właśnie wtedy wyszło, że wygrałyśmy te 5 wyścigów po kolei. Ja sobie tak mówiłam i też mówiłam Julce, że jak ktoś będzie przed nami i to jest tak naprawdę bardzo inny format regat, że jest o wiele mniejsza flota i że tu jednak bardziej liczy się taka technika prowadzenia, a nie taka strategia flotowa, więc ktoś, kto może się średnio odnajdywać w dużej flocie, może być tak naprawdę bardzo silną załogą w małej flocie, bo ma dobre prowadzenie i nie będzie traciło tych punktów na jakichś takich manewrach w dużej grupie. Więc ja tak sobie tylko mówiłam, że te dziewczyny są tak samo dobre, że jak będą przed nami ktoś, kto na przykład nie, na żadnych regatach nie był przed nami, a jak będzie na przykład na boi przed nami, to będzie okej, że to nie jest tak, że my jesteśmy lepsze i że musimy być przed tą osobą, tylko że nic się nie stanie, jak będzie ta osoba, że po prostu my musimy się skupić na sobie i na naszym prowadzeniu. I taka cały czas sobie mówiłam taką pokorę, że one też są dobre i że żebyśmy my się pokazały. I też myślę, że to tak naprawdę przez to, że ja miałam taką, można powiedzieć, pokorę, że i trochę starałam się odsunąć te emocje, że to są zwykłe regaty. Jednak sport i żeglarstwo to jako główna pasja to wiąże się z wieloma emocjami, bo zależy, żeby dobrze poszło. A jednak ja na samych regatach to trzeba oddzielić te emocje od pływania, żeby jednak zrobić dobrą robotę, a nie bardzo się emocjonować. I to jednak tak było, że i ostatniego dnia Julka to się akurat bardzo stresowała tym, że możemy zejść na wodę, bo dużo wiało, a dziewczyny z Francji były bardzo silne w takich warunkach, a my to tak różnie bywa, w takich warunkach czasem dobrze idzie, czasem gorzej. I Julka była pełna emocji, że jak to może być, a ja czułam taki spokój, że my mogłybyśmy zejść, że ja bym po sobie popływała, żebym chciała właśnie zejść na wodę, żeby wystartować. Jak nie zejdziemy, no to super, bo wygramy wtedy. I jak ostatecznie dali apenada, że już się skończył regaty, to wyszło, że jednak te emocje były. Tam parę łez poleciało, że już jednak można było odetchnąć, tak, że trzymałam jednak te emocje, których nie byłam świadoma, że trzymałam, bo wydawało mi się, że dobrze sobie radzę z tym takim niedawaniem emocji góry, że jednak to Mistrzostwa Świata. I udało się tak, żeby te emocje aż tak nie wpłynęły na wyścigi, że bo dobrze się pokazałyśmy, a jednak też się potem bardzo, bardzo cieszyłyśmy i potem tak trzyma to szczęście. A dalej teraz, choć w Polsce jesteśmy i pogoda tutaj może nie jest tak słonecznie, to i tak ja jestem bardzo szczęśliwa. Po prostu wstaję rano i jestem zadowolona. Jaką rolę twoi rodzice pełnią podczas regat? Bo no, twój tata jest chyba tutaj przewodnikiem, że tak powiem, takiego rodzicielskiego stada kibiców. Twoja mama też bardzo często jeździ z wami na regaty, bo też z twoim bratem. I teraz na Mistrzostwach Świata też właśnie był Tomek razem z wami. Jaką rolę tutaj oni odgrywają w tym wszystkim? Na pewno są dużym wsparciem. Może nie czuję się tak, że potrzebuję ich bardzo na regatach, że oni są kluczowi, ale jednak miło, że są, że jednak jakby był jakiś problem, to jednak są rodzicami i mogę się zwrócić do nich po pomoc. I bardzo
fajne jest to, że jak jest sukces, to ma się z kim jakby cieszyć. Mhm. I tak, że super jest wygrać i dostać ten medal, ale jednak to dużą różnicę robi to, z kim się to cieszy. Była ta ekipa polska, gdzie to odczucie wspólne zrobiło tak naprawdę największą taką robotę, że to jednak były że Mistrzostwa Świata. Ale że jednak rodzina była i oni byli ze mną i oni to przeżyli, to duże takie znaczenie. Ciekawe jest to, że w tym roku, jak pływaliśmy na 20, to moi rodzice pojechali na tak naprawdę sporą część regat, żeby wspierać, i rodzice też bardzo lubią oglądać, jak nam idzie, i bardzo się też emocjonują, bo dzieci jednak pływają sport i bardzo wspierają. To rodzice są takiej myśli, że już niedługo my, ja będę i Tomek to już jest dorosły, że będziemy dorośli, że nie wiadomo jak to będzie, że żeglarstwo może być, że niedługo się skończy, a może być, że nie, ale żeby jednak korzystać z tego, że takie wyjazdy to tylko raz w życiu. Taka prawda, że Brazylia taka to się nie powtórzy i raz w życiu, i że oni byli właśnie na tych regatach, jak jeździli w tym roku, to śmieszne jest to, że jak nie byli tak naprawdę w dwóch miejscach, na dwóch takich wyjazdach, to akurat na tych wyjazdach nie poszło. Nie byli na gardzie, gdzie byliśmy w srebrnej grupie, i nie byli na takich regatach Felbalis, gdzie też tak średnio poszło, więc na tych regatach, co byli, to jednak... Czyli tutaj między słowami komunikat do rodziców, że muszą sobie bukować terminy w przyszłym sezonie. Tak, ale mimo to, że tak dobrze poszło, jak wszędzie byli, to nie czuję się tak, że jak ich nie ma, to czuję taką pustkę jednak. I wiem, że i tak mnie bardzo wspierają i super jest to, że jednak jeżdżą i są. A powiedz, jakie są twoje Himalaje w żeglarstwie? Też się nad tym zastanawiałam, bo zawsze mówisz o tym żeglarstwie w takich różowych kolorach, że to jest twój ulubiony sport, że lubisz żeglować, że jest wspaniała atmosfera, towarzystwo, i to jest na pewno, oczywiście się z tym zgodzę, ale jakie są twoje Himalaje w tym wszystkim? Myślę, że takie czasami treningi takie trzeba zejść, ale takie, gdzie nie wychodzi, że na czymś się pracuje, coś się wie, żeby to poprawić, ale jednak nie wychodzi to, że się stara, się człowiek stara i nie wychodzi. To jest dla mnie chyba takie najtrudniejsze, że mu chciała jednak, ale nie idzie. Ale potem wychodzi, że już te treningi, kolejny trening i wreszcie wychodzi coś. Ale takie chyba to najtrudniejsze, bo i wyjazdy, i te omijanie szkoły to żaden problem. Kochana na brzegu, ale na wodzie nie odpuści nikomu. Zgodzisz się z tą tezą? Myślę, że teraz tak. Kiedyś jak byłam młodsza, to tak mniej jednak miałam pewne takie zahamowania na wodzie, że jak kogoś lubiłam, to tak nie miałam serca komuś na przykład zrobić zwrot, żeby zakryć go. Ale teraz jestem takiej świadomości, że na wodzie, znaczy na lądzie się przyjaźnimy i jest super, ale na wodzie to jednak jest żeglarstwo i taki jest sport, że czasem się komuś zrobi zwrot tak naprawdę na niego, albo jakoś zajedzie i tak naprawdę jakby mnie tam nie było, to mogła być inna osoba i też tak zrobić osobie, którą lubię. I taki po prostu sport jest i już jak tak trzeba, to... Na wodzie nie ma przyjaciółek, tak? Tak, na wodzie jest rywalizacja, a na brzegu można się wszyscy razem cieszyć. Polskim żeglarzom moc daje PGE Polska Grupa Energetyczna. Zmieniając temat już kompletnie z żeglarskiego, jak wygląda normalne życie w Gdańsku mistrzyni świata? W szkole to jak wróciłam, tak naprawdę wróciłam w nowym roku, 2 stycznia poszłam do szkoły po Mistrzostwach Świata. Na korytarzach w szkole mam takie ekrany, telewizory, gdzie są wyświetlone różne zastępstwa, jakieś takie zmiany. To pani moja od WF-u zrobiła taki obrazek, taki jeden ze slajdów z moim zdjęciem i że witam mistrzynię świata. Jak ja to zobaczyłam, tak mi się miło zrobiło, że jednak zostałam doceniona, bo żeglarstwo jako taki sport, można powiedzieć, niszowy, nie jest taki popularny, bo jednak skomplikowany, więc dużo osób z zewnątrz nie rozumie, jak naprawdę to działa. Mhm. To oni nie rozumieją, jaki tak naprawdę to jest sukces. Jednak to jest sport tak samo jak jakaś piłka nożna, tak samo trudny.
mimo że właśnie niektórzy nauczyciele docenili, moja pani z biologii to była zachwycona w ogóle, że mogę być nazywana mistrzynią świata, to jednak niektórzy to tak mniej się cieszyli. Moja pani wychowawczyni nie no, się spytała, ale pokazała mi medal pani. No, okej, okay. I zrobiła zdjęcie i tyle. Ale jednak byli też niektórzy nauczyciele, którzy bardzo się cieszyli i mówili, że w ogóle super, że widzieli w telewizji na przykład i całą rodziną oglądali. To bardzo miło. A tak to dalej szkoła tam w klasie, to może połowa klasy rozumie, co to tak naprawdę się dzieje, jaki to jest sukces i że to nie jest takie typowe, że chodzi z nimi do klasy jakaś osoba, która pływa żeglarstwo i to jednak duży sukces osiągnęła, a to nie jest jakieś tam podwórkowe regaty. A czy odczuwasz znowu wrócę do tej zazdrości, ale tutaj trochę pod innym aspektem takiego bajkowego życia, bo wydaje mi się, że normalna młodzież, która nie trenuje żeglarstwa albo nie trenuje żadnego sportu, siedzą na miejscu, chodzą do szkoły, to życie jest po prostu bardziej takie rutynowe, standardowe, a ty jednak cały czas wracasz z opalenizną, blond włosami i po prostu jesteś cały czas w biegu, w podróżach przez Hiszpanię, Gardę do Brazylii, także no, jest to coś niesamowitego w tak młodym wieku. Jak oni to odbierają? Tak odczułam, jak wróciłam teraz, szczególnie po Mistrzostwach Świata, że niektórzy to jednak mieli takie zahamowanie, że byli zazdrośni, że jednak i jakby łączę szkołę, chodzę do całkiem dobrej szkoły w Gdańsku, to że oni jednak, oni tylko się uczą i oni nie mają żadnego takiego sportu i że oni jednak nie osiągają jakiegoś sukcesu, a że ja łączę to i to. I no, nie wszyscy pogratulowali. Były takie niektóre dziewczyny, które jednak tak bym powiedziała, że średnio im to się przełkało, mój sukces. Nie przejmowałam się nimi, jak mają być zazdrosne i nie potrafię, tak naprawdę pokazuje to, że jak są zazdrosne, to że one mają jakieś takie kompleksy jednak i że chciałby inaczej, to ich strata, nie moja. Ja nie będę tak się nimi przejmować, że ktoś może powiedzieć, przestanie mnie lubić przez to, że ja osiągnęłam sukces. Ale też mam koleżankę w klasie, która wspierała mnie w tym czasie i ona powiedziała, że nie przejmuj się nimi, że super i w ogóle ona po prostu najbardziej zadowolona z całej klasy i w ogóle ze szkoły. Jakbyś miała zabrać głos dzisiejszej młodzieży, jacy są licealiści, jakiej słuchają muzyki, co jest teraz popularne, jak się ubierają? Myślę, że jest to trochę inne pokolenie niż starsze, bo jednak u nas duże już znaczenie ma internet i to takie właśnie sieć i różne social media. Na pewno jest trochę bardziej, bym powiedziała, nasze pokolenie jednak trochę z kompleksami, że możemy się porównywać, porównujemy się i właśnie w social mediach, jakie kto ma inne życie, widzimy osoby nie tylko w szkole, tylko właśnie na tych social mediach i co robią w innym wolnym czasie. Ale jednak w social mediach pokazuje się tylko te dobre rzeczy, więc osoby nie widzą, jak to jest źle i się porównują. I że to nasze takie pokolenie jest, ma inne plusy, ale też swoje wady. Potrafi już się tak samo ubierać, bym powiedziała, że starsze pokolenia to jednak każdy nie boi się pokazać, że jest inny, ubierać się tak jak chce, a teraz jak chodzę do szkoły, to widzę, że na przykład połowa dziewczyn ubiera się tak samo, takie jeansy, duża bluza i pomalowane. Ale tak naprawdę myślę, że trzeba poznać te osoby i nie być takimi, może powiedzieć, żeby nie trzymało ich wizerunek przed tym, bo i tak każda osoba jest inna i to tak naprawdę jaka jest wewnątrz warunkuje, a nie to, co widać na zewnątrz. Wspomniałaś o mediach społecznościowych i o internecie. Czy te media społecznościowe bardzo mocno wpływają na was? Czy ty też to widzisz na swoim przykładzie, czy na swoich koleżankach z kadry, czy ze szkoły? Porównujecie się do tych osób, które widzicie na Instagramie czy na TikToku?
tak, że cały czas jednak jest to takie porównywanie, to idealne życie pokazywane na social mediach, to jednak oddziałuje, że chcąc, nie chcąc, jak się widzi, to się trochę zazdrości, bo samemu by się chciało mieć takie super życie. No, ja bym powiedziała, że ja nie mam aż takiego dużego problemu, bo sama mam super życie i jestem świadoma, że jak wyjeżdżam gdzieś też, to właśnie inni odbierają to, że po prostu cały czas wakacje jakieś i po prostu szczęśliwe życie. Ale ja też mam momentami takie, że jak kogoś zobaczę, jakieś super, ktoś pokazuje tylko te super momenty, jakieś filmiki, jakieś taka zabawa, to tak jest taka nutka, że na przykład ja teraz siedzę i się uczę. Ale wtedy sobie przypominam, że ja też tak mam, a jak inne osoby jednak nie mają takiego na przykład żeglarstwa i takich wyjazdów, to myślę, że o wiele bardziej może to na nich oddziaływać i tak dołować trochę, że jednak oni czegoś takiego nie mają. A kogo na przykład obserwujesz na Instagramie? Dużo osób. I dużo z żeglarstwa i takich też osób, można powiedzieć, i co bardziej wstawiają takie jakieś ładne zdjęcia, ale też takie bardziej... Dobra, podaj trzy przykłady. Na przykład Zosia Korsak wstawia bardzo ciekawy content. Okay. Dużo zdjęć, dużo różnych filmików właśnie też z Hiszpanii, więc tak bajkowe życie. A jakbyś miała trochę wyjść poza naszą tutaj... Polskę. Tak, żeglarską bajkę i polską, tak. O, dziewczynę z Francji, tak obserwuję, co też była, co była skończyła druga na Mistrzostwach Świata teraz, to jak ona też, mam ją na Birillo akurat, to jak wstawię jakieś zdjęcie, że tam w Francji jakiś super zachód słońca, albo tu coś ze znajomymi, to tak oddziałuje. A wytłumacz, proszę, Ewa, Birill, co to znaczy? Tutaj dla nas, dla dziadersów. To taka aplikacja, gdzie się wstawia raz dziennie takie zdjęcie od przodu i od tyłu. Tak? Znaczy kamerką przednią i tylnią się robi zdjęcie w tym samym momencie, więc się widzi, jakby można powiedzieć, twarz osoby i to, co się dzieje przed nią. Ujęcie z danego momentu życia danej osoby. I co uważasz, że ta aplikacja już przerosła Instagram, TikTok? No Facebook chyba dla was to jest już jak dla mnie nasza klasa, więc... Myślę, że akurat jest całkiem równorzędne z Instagramem i właśnie Birill z Instagramem, że są na podobnym takim poziomie wstawiania i też taki odbiorców, że młodsze pokolenie, ale jednak chyba myślę, że i tak jeszcze nie przerasta, że Instagram i też TikTok ma bardzo duże jednak zasięgi i wpływ i grupę odbiorców. A jakbyś miała wybrać TikToka czy Instagrama, to? Instagrama myślę jednak, bo mogę patrzeć, co się dzieje u moich znajomych i widzieć, co tam u nich. A na TikToku to jednak taki, jednak są wstawiane filmiki ze świata, z osób, których w ogóle nie znam. Jakie są twoje zainteresowania oprócz żeglowania? Trudne pytanie. Żeglarstwo tyle czasu mi zabiera. Lubię też czasem poczytać książki. Teraz, jak jestem w klasie maturalnej, to trochę mniej czasu na to mam. Lubię też tak naprawdę spędzać czas ze znajomymi, ale też z rodziną, tak w coś zagrać. Nie czuję takiej potrzeby, że muszę, nie wiem, imprezować albo, nie wiem, obejrzeć film czy coś takiego. Lubię też zagrać zwykłe, na przykład karty, planszówkę i spędzić miło czas. W żeglarstwo główną rolę odgrywa. Ale klasa maturalna to jest chyba już taki dobry moment na chodzenie na imprezy. No, to też ze znajomymi właśnie spędzić czas na jakichś urodzinach, osiemnastki też były. To też bardzo fajny czas. Wspominasz tutaj o książkach. Staś Trepczyński w wywiadzie z Brazylii właśnie powiedział, że jego sposobem na ten stres było codzienne czytanie książki. Ty też tak sobie radzisz z niektórymi właśnie takimi emocjami? Myślę, że jednak książka to na miłe spędzanie czasu u mnie, nie jak właśnie u Stacha, u niego. Też byłam zaskoczona, że tak powiedział, bo w sumie ja nie widziałam, że czyta, żeby się odstresować. Ja jednak na odstresowanie to chyba wolę jednak z kimś pogadać, że wrzucić moje obawy, tak dowiedzieć się, co oni myślą i tak pewnie będą starali się mnie raczej tak uspokoić, ale jednak tak przegadanie tematu to dla mnie klucz. I nawet jakby mówić cały czas o tym samym, ale w inny sposób, to jednak sprawia, że tak
Jest na duchu trochę lepiej. Tak. 3 lata temu w wywiadzie dla Trójmiasto.pl wspominałaś o tym, że zrezygnowałaś z baletu dla żeglarstwa. Dlaczego? Przecież to taki piękny, kobiecy, harmonijny sport. Tak naprawdę to trochę wyszło, bo można powiedzieć, że chciałam być dobrym dzieckiem. Zaczęłam pływać po moim bracie. Mój brat zaczął pływać, zaczął treningi i w Górkach Zachodnich, więc to jednak trochę daleko od centrum i od naszego domu, to pół godziny było autem. A moje treningi baletu były w innym miejscu, więc rodzice mnie po drodze. Ja i moi rodzice chcieli, żebym spróbowała, żeby ten sam sport co mój brat, że może mi się spodoba i wtedy wszystko się idealnie złoży. Powiem, że na początku w ogóle mi się nie podobało. Schodziłam z wody cała zapłakana, że ja nie chcę, że jestem sama na tej wodzie, bo jednak balet to grupa i tańczę z osobami, jest cały czas interakcja i się ruszam. A jak zeszłam na wodę na optymiście, to że jestem sama, siedzę na tej łódce i co ja mam robić, że nie podoba mi się. I były różne metody, żebym się przekonała, bo jak już zeszłam na wodę i tak nie skupiałam się na tym, skupiałam się bardziej na pływaniu i tam to już mi się podobało. Ale żebym zeszła najpierw na tę wodę, to były różne opory i chyba przez jakieś pół roku na treningach pływałam z moją ulubioną maskotką. Była wkładana pod balon, żeby była moim wsparciem. A co to była za maskotka? Taka świnka ulubiona, różowa. Tak. Dużo też płakałam, bo ja nie do teraz się śmieję, że moi rodzice, jak było, ja czułam jakby wsparcie jednak, że oni są na tym lądzie i pytam się, czy oni pojadą, że na czas treningu oni, że tak, że oni jadą. Ja takie, że jeszcze gorzej wtedy, że nie ma ich na lądzie, że zostaję w ogóle sama i wtedy jeszcze gorzej. I tam wielki płacz. Ale potem się przekonałam już tam. A ostatecznie była decyzja, czy balet, czy żeglarstwo. I ja tak jednak chciałam balet, ale był jakby moment, że jak już tam trochę ćwiczyłam ten balet, to było, że do szkoły baletowej, a nie takie zajęcia dodatkowe. A moja mama w ogóle nie chciała, żebym szła do szkoły baletowej, że to już tam tak poważnie i to jednak takie środowisko, można powiedzieć, trochę toksyczne. Mhm. Nie wiem, jak to jest, ale że jednak tam są jednak te wzorce, że trzeba być takim i takim. I moja mama nie chciała, żebym w to wchodziła. No więc wybrałam to żeglarstwo, żeby było po drodze rodzicom. No a potem się przekonałam i wyszło, że tak teraz uwielbiam i taka część mojego życia. Jesteś bardzo wrażliwa, miła, tak jak wspomniałaś tutaj, chciałaś być dobrym dzieckiem. A co w życiu zrobiłaś takiego szalonego? Jeździsz autobusem na GAP? A tak. Znaczy, teraz to mam kartę mieszkańca Gdańska, ale jeździłam na GP, ale tylko raz mnie złapali na razie. Nie wiem, czy coś mega szalonego zrobiłam na razie. Oj, coś mi się wydaje, że cicha woda brzegi rwie i nie chcesz tutaj publicznie powiedzieć o szalonych wybrykach. Wszystko w granicach normy. Wszystko w granicach rozsądku. Już niedługo zbliża się czas wyborów studiów, tak jak powiedziałaś, klasa maturalna. Jaki plan? Plan jest otwarty. Nie mam jakiegoś planu, że muszę iść na te studia, tak chcę i tylko tak będzie. Chciałabym dalej pływać i nie wiem, jak to będzie. Teraz jest plan, że będę pływać z Krzysztofem Królikiem. Z Julką zakończyłam naszą przygodę. No nie powiem, bardzo mi smutno było, bo jednak się zżyłyśmy przez ten okres czasu, jak razem pływałyśmy, że teraz jesteśmy przyjaciółkami, trzymamy kontakt, a teraz będę pływać z chłopakiem i to jeszcze w grupie samych chłopaków, więc na pewno będzie ciekawie, ale jestem gotowa na ten sezon. Jestem pozytywnie nastawiona, ale jako, że jestem teraz w tym roku będę miała 18 lat, to 20 też będzie ostatnim rokiem na nim i potem czy pływanie na klasie seniorskiej bym chciała. Jak to będzie, to nie wiem, nie nastawiam się też na to, bo wiadomo, w życiu to różne rzeczy bywają i właśnie jestem gotowa na to, żeby pływać, bym chciała bardzo, nie chcę kończyć jednak z żeglarstwem, ale też nie chciałabym kończyć ze studiami, jakby było, żebym miała iść pływać na klasie seniorskiej, to dalej bym chciała chciałabym dalej się edukować i pójść na jakieś studia, ale to wtedy... O czym myślisz, o jakich studiach? Bo jesteś na profilu biolchem? Tak, na biologiczno-chemicznym. Dla niektórych może się wydawać to takie nietypowe, ale mi się podoba biologia i chemia. Mogę poznawać właśnie jak działa natura, jak człowiek funkcjonuje.
planuję zdawać na maturze. Myślałam kiedyś nad medycyną, dalej może bym chciała. Nie jest właśnie to taki mój plan, że muszę, tylko jestem gotowa pójść na jakieś takie lżejsze studia, które też jednak w takim zakresie biologii i chemii. A już masz jakiś pomysł? Na jakąś biotechnologię, czy jakieś takie, gdzie nie wymagają takiej frekwencji i nie wymagają aż tyle nauki. Ale jeszcze tak jestem, jak już zdam tą maturę i zobaczę się, jakie wyniki i jaki plan w życiu, to wtedy zdecyduję. Jeszcze nie jest tak, jestem otwarta na to, co życie przyniesie. Już na koniec chciałam się zapytać, bo widziałam licytację treningu na 29erze na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy i jest to już twoja taka druga oferta na licytację treningu. Skąd się wziął ten pomysł? Tak naprawdę to w zeszłym roku, w grudniu 2022 roku, napisał do nas taki pan z WOŚP-u, czy właśnie byśmy nie chcieli może dać takiej oferty, żeby wspierać i że trochę jakby pokażemy, jakie to jest pływanie i żeglarstwo. I na początku nie byłam pewna, bo jakby to zrobić, że jakaś obca osoba by wlicytowała, jakieś ustawić trening i żeby osoba, która mogła, by wyszło, że osoba, która wylicytowała, nie jest związana z żeglarstwem, to jednak, żeby popłynęła, to też duże wyzwanie. Ale jednak chciałam, żeby pomóc i żeby spróbować. I trafiliśmy, wylicytował taki pan, który wyszło, że naprawdę super osoba. I choć wyszło, że Jula ze złamaną nogą, to nie mogła. I pomógł mi Fabian Kocinda. Dziękuję za wsparcie wtedy. I jak pływaliśmy, to super sobie radzi. Było bardzo miło. I to był taki zejście na wodę, gdzie nigdy nie trzeba jakby się skupić i trenować, tylko jednak była taka sama zabawa. Tak. I no więc bardzo chciałam, żeby w tym roku też tak było, żeby właśnie móc wesprzeć i że ktoś pozna tą klasę i zobaczy, jakie żeglarstwo jest tak naprawdę super, super sportem i że 20 taka też nietypowa klasa, więc i jakby pokazać ludziom i też można wesprzeć i dużo zdziałać. Super, bardzo fajna inicjatywa, trzymam kciuki. Widziałam, że tam suma pieniędzy jest coraz wyższa, także mam nadzieję, że będzie jeszcze wyższa. Ewa, czego ci życzyć w tym roku? Dużo nie trzeba, żeby dobrze poszło. To ja życzę, żeby wszystkim innym szło tak dobrze i żeby byli szczęśliwi. Ja tam bardzo dziękuję za wszystkie osoby, po prostu wszystkim za wsparcie, że mogę mieć takie życie, takie tak naprawdę szczęśliwe i że tyle mogłam osiągnąć, bo sama to bym nic nie zdziałała. Oj, wydaje mi się też, że twoja samodyscyplina, determinacja, motywacja do tego wszystkiego i wiesz co, najważniejsze, ta wielka pasja, którą w sobie masz, to też jest wielki przepis na sukces. Ewa, bardzo, bardzo ci dziękuję. Ja też bardzo, bardzo dziękuję. Słuchaliście podcastu Moc Wiatru, na który zaprosił Polski Związek Żeglarski. Partnerem odcinka była PGE Polska Grupa Energetyczna. Dziękujemy, że zechciałeś wejść z nami do żeglarskiego świata. Jeżeli ci się podobało, wystaw swoją ocenę i zaobserwuj nasz podcast. Z góry dziękujemy i życzymy miłego odsłuchu.